7. gala sportów walki w Międzychodzie właśnie dobiegła końca, a ze mną jest Filip Tomczak, triumfator 3. od końca walki. Cześć Filip! Witam serdecznie. Wiem, że to jest twoja 4. walka, wbrew temu co mówi Sherdog. Wcześniej walczyłeś za granicą. Twoi kibice krzyczeli, że masz mu urwać głowę, no głowę mu na szczęście nie urwałeś. Potem krzyczeli, że masz mu obić tę głowę, to już na pewno zrobiłeś. Czy takie były plany, żeby go tak brutalnie zmasakrować? Nie wiem, czy udało się zmasakrować. Przewidywałem, że walka będzie ciężka, bo wiedziałem, że Patryk wszystkie walki bił się przez 3 rundy. Wiedziałem, że to jest mocny zawodnik. Wykonałem swoją robotę, wydaje mi się, że to poszło tak, jak powinno być. Czułem, że będzie to walka, będzie trwała przez 3 rundy, także myślę, że poszło dobrze. Nie? Ale czy szukałeś jakiegoś skończenia? Czy nadarzyła się jakakolwiek okazja, żeby skończyć szybciej? Nadarzyła się okazja, właśnie sam w sumie tak naprawdę wpadł w ten trójkąt. Dopiłem nogi tylko i już poszło. No widać było, że dosłownie wymęczyłeś swojego przeciwnika, no krew się polała. Powiedz mi, ile przygotowywałeś się do tej walki? Te walki przygotowałem się 2-3 miesiące. I u siebie w klubie, na Madebil, Ładwina Arczyńskiego i... Wiem, że... powiedz mi, czy oglądałeś wcześniej walki swojego przeciwnika, no i czy była jakaś płaszczyzna, na którą musiałeś szczególnie zwrócić uwagę, której mógł się szczególnie zaszkodzić? Wiedziałem, że Patryk mocno bił lewy sierpowy albo taki zamachowy tak naprawdę. Obawiałem się tego czasu, dlatego schodziłem sobie na lewo, biłem więcej prawego, po prawym też schodziłem w nogi. Tam się dobrze czuję po prostu w parterze. A tak naprawdę chciałem w końcu przewalczyć 3 rundy, bo wszystkie moje walki kończyły się przed czasem. Poszłowałem tego, tych 3 rund. Nie? No właśnie, wszystkie twoje poprzednie walki skończyły się przed czasem, teraz przewalczyłeś 3 rundy. Widać, że chyba jesteś gotowy na to, żeby w przyszłości też w jakiś tam sposób bić się w troszeczkę większych rangą organizacjach, i też tam przygotowywać się pod 3 rundy. Czy czułeś się dobrze kondycyjnie do samego końca? Tak, czułem się dobrze. Widziałem, że... Znaczy byłem zmęczony trochę, ale widziałem, że Patryk też. Także nikt z nas nie jest żadnym robotem, ale obawiałem się o kondycję swoją. Ja myślę, że było dobrze i czekam na ofertę. Mamy październik, czy planujesz jeszcze zawalczyć w tym roku? Nie zastanawiałem się nad tym. Jak będzie jakaś dobra okazja, to myślę, że mógłbym zawalczyć jeszcze, ale nie śpieszymy się. No właśnie, przygotowywałeś się do tej walki 3 miesiące, czy teraz planujesz jakiś trochę dłuższy odpoczynek, czy od razu rzucasz się na trening i sportowy? Nie, myślę, że sobie odpocznę za jakieś 2 tygodnie albo tydzień i ruszam dalej. Bardzo Ci dziękuję w takim razie za ten wywiad i powodzenia dalej. Dzięki.